Cześć moi drodzy, trafił mi się całkiem ciekawy pojedynek z graczem Gerson, którego widzicie tutaj. Ja leciałem na francuskim samolocie D510, a on jak widzicie rezerwą D373. No to lećmy. Zagapiłem się tutaj i nie zauważyłem go w górę, bo byłem skoncentrowany bardziej na tym przeciwniku, którego widzicie poniżej. I to dało mu okazję do zaatakowania mnie. Ale jak mnie smyrgnął ogniem z karabinów, natychmiast zareagowałem i zmieniłem cel na niego. Odpowiednio manewrując Henrykami oraz ściąganiem tegoż Gersona w nożyce, strząsam go sobie z ogona i zaczynam wypracowywać pozycję strzelecką, ale on się dobrze trzyma za mną z tyłu i nie jest to takie proste. Teraz przy pomocy steru kierunku Henrykami ostro ścinam zakręt w jego stronę. Henrykami, kiedy robi się je w taki sposób, żeby nos samolotu opadał w dół, wychodzi całkiem dobrze, dlatego to mi pozwala powolutku go tam sobie strząsać. Przeciwnik usiłuje przejść do kręcenia się w pętli pionowej, w której to manewrze miałby przewagę. Ja natomiast nie chcę do tego dopuścić i wciągam go w nożyce spiralne. No, ten plan tak nie do końca dobrze wychodzi. Ale teraz zaczyna powolutku owocować. Swoją przewagę z każdym przejściem coraz bardziej traci. Tutaj widziałem, że podnosząc nos ostro do góry będzie w stanie strzelić, dlatego manewrem lotkami ściąłem trochę zakręt, żeby, jakby to powiedzieć, przelecieć trochę nad jego wektorem lotu. W tym momencie przeciwnik stracił orientację, gdzie jestem, i to mi pozwoliło osiągnąć sytuację strzelecką, którą wykorzystuję. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć! A tutaj zobaczycie, jak starcie przebiegało z perspektywy Gersona. No to lecimy. On się tu do mnie zakrada żądny zemsty, bo go wcześniej zestrzeliłem. I mnie znienacka zaczyna strzeliwać, zadając jakieś tam niezbyt poważne obrażenia. Ja na to odpowiadam natychmiast przychodząc split S-em po to, żeby dostrzec, kto to mnie atakuje i z jakiej mniej więcej pozycji. I w momencie jak go nabierzyłem, zaczynam go wciągać w Groning Scissors. Przeciwnik chyba skręcił moc silnika i to mu pozwala zostać na moim ogonie, nie przestrzeliwując. Tyle tylko, że to go kosztuje wypalenie energii i nie jest w stanie wykorzystać przewagi pozycji, żeby mnie dojść. A ja go tam konsekwentnie próbuję wybrać z Scissors.
właśnie, że będzie mógł strzelić, dlatego dałem nurka pod przeciwnika. Tutaj był tylko taki strzał na postrach. Nie było zagrożenia, że trafił mnie tą serią. Tutaj przeciwnik mnie na chwilę zgubił i to go kosztuje przegranie walki. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!